Czwórka. Polskie Radio. Taka czwórka, mała. Halo, sorry. Czwórka Polskie Radio, z nami już w studiu Dorota Asińska. Ciąg dalszy eurowizyjnych preselekcji w audycji numer 1. Wieczór to później. Audycja numer 1. Spotkanie z ciekawym człowiekiem. Polska tancerka, aktorka, piosenkarka. Tylko tancerka? No tak. Kto jest, ci to napisał? No tak jest napisane na twojej, spokój, na twojej stronie. Wiesz co? Osina o sobie, jestem fajną tancerką. Mam syna, ja znam angielski. I mogę wszystko prawda. I wszystkim tylko daję na imię Paul. Synu, nieprawda. Dobra. Nie, ale a propos tańca, to właśnie, że Andrzej Podziedzielski powiedział coś, co jest dla mnie absolutnie moim mottem życiowym, że jeżeli taniec to jest mowa ciała, to moje ciało mówi nie. I to jest, słuchaj, jest nowy gatunek tańca, nazywa się bezruch dans, dasz radę. Bezruch dans jest okej. Okay, z wykształcenia jesteś andragogiem i animatorem kultury. Jest. Słuchaj, masz wiele umiejętności, tak. Solidne wykształcenie. Tak. Kim najbardziej się czujesz? Czy matką, czy żoną? Nie, sobą to taka, wiesz, taka odpowiedź. Banalna, ja wiem, bo jestem strasznie banalna. Ale o 8 rano zawsze jestem bardzo... Ale jesteś bardziej wokalistką, czy bardziej aktorką? Ale to jest spokój, aktorką w ogóle nie jestem. Jestem z przypadku aktorką, jestem aktorką... Wielki mi przypadek, teatry. Jestem aktorką po egzaminie eksternistycznym. Spytaj któregokolwiek aktora, czy po egzaminie eksternistycznym można mówić o kimś, że jest aktorem. No, zdałam ten egzamin, super. Jestem z siebie dumna, że to zdałam. Gram w teatrze, mam etat w teatrze. Ciągle się od 10 lat dziwię, odkąd mam ten etat tam. Przedłużają. Ale tak, tak, przedłużają. Nie, mam także na stałe. Panie dyrektorze, wow. Jak pan słucha, to możemy już umówić. Ojcze dyrektorze, powoli wypowiadać. Powoli, tak. Zaraz mamy rozmowy sezonowe, więc ale to... przejdźmy do konkretów. Słuchaj, współpracowałaś z największymi postaciami. Oczywiście. Polskiej sceny muzycznej. Jak dalej się mają, słuchaj, robię. Włodzimierz Korcz, Jerzy Satanowski, Zygmunt Konieczny, Magda Czapińska, no. Czy Ernest Bryl do, tak, Eurowizji? Słuchaj, no dlatego oglądają. Już nie... Włodzimierz, nie, myśmy, pamiętam, 2 lata temu z Włodzimierzem Korczem sobie tak rozmawiali przez telefon, że po obejrzeniu Eurowizji, że on powiedział sobie, jak ty miałabyś wygrać Eurowizję, to ja bym ci musiał napisać piosenkę. No więc, ponieważ nie on mi napisał tę piosenkę, to już wiadomo, że nie wygram Eurowizji. Ale on nie, on miał nawet taki pomysł, rzeczywiście. Mieliśmy wspólnie taki pomysł, żeby tak awangardowo, że po prostu wyjdziemy we dwójkę, tylko ja i fortepian, znaczy on na fortepianie. I tak nikt też tak na Eurowizji. Jakieś pierwsze nutki już powstały? Nie, żadne, słuchaj, nie. To było w fazie marzeń, się urwała tutaj temat się urwał. Ale teraz się tak zdarzyło. Rzeczywiście ci wszyscy... Ja nawet się nikomu z nich nie, Korczowi się przyznałam rzeczywiście, ale... Jak zareagował? Wiesz co, dopiero jak się dostałam do tych preselekcji, to wysłałam mu tę piosenkę, dlatego że najpierw powiedziałam mu, że wstydzę się wysłać, bo że nie zniosłabym krytyki. Ale jak mu wysłałam, to powiedział, że super numer, że świetna piosenka. Prawie jak ja bym napisał, tak? Tak? Prawie jak mój. Nie, no myślę, że aż tak nie docenił. Bo ty jesteś strasznie wrażliwa, przynajmniej ja? Takie sprawiasz wrażenie, bo no. Skoro mówisz, że boisz się krytyki, no strasznie, właśnie. Nie, znaczy wiesz, no... Sprawiasz zupełnie inne wrażenie. Że się nie boję? Nie boisz no, się. Nie boisz się, w ogóle ja teraz czytam potęgę podświadomości, ja się niczego nie boję, to jest mój czas, słuchaj, jestem świetna. O czym świetna. Myślałaś jadąc do radia? No właśnie, dobre pytanie. O Jezus, co sobie wymyśliłaś, żeby nie, chłopaki były fajne? W ogóle właśnie żeby myślałam, bo akurat z taksówkarzem o polityce rozmawiałam i to było straszne. A my o polityce tu nie rozmawiamy. Milczmy. Słuchaj, milczmy. Było nie było, festiwal Eurowizji tak. Uchodzi trochę za kicz opakowany w złoty papierek. A ja się nie zgadzam, ja oglądam prawie co roku Eurowizję. Piona Dorota, ja też. Juhu! No i co, uważasz? No dobra, ja też, piona z drugiej strony. No dobra. Obejrzysz w tym roku po raz pierwszy. Nie, ale posłuchajcie, ja uważam, że na przykład, naprawdę, już ponieważ od kilku dni tak chodzę i rozmawiam i mam wrażenie, że się powtarzam. Dopiero od kilku was... dni rozmawiasz? No. Ale jak świetnie mówi. Ale świetnie. Ale posłuchaj, posłuchajcie oboje, że chcę powiedzieć, że ja naprawdę śledzę tę Eurowizję i no, już nie mówiąc o tym, że Celine Dion kiedyś wygrała Eurowizję, moja idolka. Wszyscy teraz mówią, że śpiewam jak Celine Dion, ale jakoś nikt tego nigdy wcześniej... No właśnie, wyprzedziłaś moje kolejne pytanie. No, dlaczego tak mówią? Ale wolę, jak tak mówią, niż jak mnie wcześniej porównywali do innych piosenkarek. Słuchaj, to... bo o ile Margaret można nazwać polską Rihanną, to myślę, że właśnie ty zasługujesz na miano polskiej Celine Dion. To może być po prostu Dorota Osińska. Ja się przestraszyłem Dorotę jednego. Ta piosenka tak brzmi trochę, ale dlatego, że napisał ją dla mnie Rick Allison, który jest słynny na cały świat. Wy go pewnie nie znacie, ale jak sobie wygooglujecie, to zobaczycie, że on jest słynny. Przyszła i obraża. No, wiem, ale z tego słynę. Jeszcze nie wiecie tego. Zaraz mnie obrazicie, wymyślcie. Ja już mam. Dawaj. Tak, tak, bo ja muszę o Ricku, poczekaj. Ja muszę o Ricku skończyć. Że on słynie na cały świat z pisania właśnie takich pięknych, wzruszających, szerokich ballad. I
on w ogóle napisał dla mnie, chciałam się pochwalić, całą płytę. I wprawdzie ta piosenka nie jest wyznacznikiem tej płyty, dlatego że to jest piosenka, którą specjalnie napisał na Eurowizję. W dodatku nie dla... Poczekaj, do szczegółów przejdziemy za chwilę. Bo nas tutaj zaraz... Słuchaj, zaraz nas a, bo już koniec rozmowy, nie, rozmowy, początek, ja przed nami eurowizyjna propozycja Doroty Osińskiej, Universal, a do rozmowy wrócimy. Kiedy? Jutro, dzisiaj? Jutro, dzisiaj, nie wiem. Za chwilę. No. Audycja numer 1. Spotkanie z ciekawym człowiekiem. 18 minut po godzinie 8. Dorota Osińska, kandydatka Polski na konkurs Eurowizji. Wracając do tego, jak śpiewasz. Myszka Miki. No nie mów tak o mnie, ale rzeczywiście... Lea Michele, to Rachel Berry z Glee. Lepiej, właśnie tak. Nie, rzeczywiście tak jest, że niektórzy mi zarzucają, że po co ja tak wysoko śpiewam, a ja niżej nie umiem po prostu. I właśnie tu opowiadałam wam przed chwilą i powiem to głośno, że jak mając tam 19 lat poszłam do foniatry i jak ona zobaczyła moje struny głosowe, powiedziała: dziecko, ty od razu pomyśl o innym zawodzie, ty się nie nadajesz do tego śpiewania, bo ty masz krtań 5-latka. Znaczy ja w ogóle jestem cała, no mój 6-latek jest trochę ode mnie mniej, ale niewiele, więc jedno całe nie jestem duża i takie mam warunki głosowe, a nie inne, więc naprawdę jeśli ktoś już chce mi coś zarzucić, to na miłość boską nie to, że kurczę śpiewam wysoko, bo ja naprawdę bym chciała niżej. Nawet ale to paliłam, są piękne góry. Paliłam fajki przez parę tam jakiś czas, żeby obniżyć sobie ten głos. Nie polecamy. Jak no. Na pan Krokowca wyglądasz naprawdę fenomenalnie i głos masz taki, że głowa ma. Tak, słuchaj, tak. Szczere pytanie. No daj. Co potrafisz zrobić w 3 minuty? 3 minuty? Jezu, słuchaj, wiele rzeczy. Na przykład? Usmażyć omlet? Słuchaj, pytam nie bez przyczyny. Nie rób mi tego, jestem głodny. Pytam ja nie też bez przyczyny. Nie jadłam śniadania, dlatego to pierwszy pomysł. Bo utwór zgłoszony do konkursu Eurowizji może mieć maksymalnie 180 sekund, czyli 3 minuty. No właśnie, to dużo czy mało? Wiesz co, ja planuję... I już mi się to naprawdę przez życie sprawdza, mojego śpiewania, że po prostu stanę i zaśpiewam. I naprawdę wierzę, że to wystarczy. No. Nie zamierzam żadnych fajerwerków uskuteczniać. Czyli nie będzie tancerzy, nie będzie nie. Dam ubijających masło. Nie, przepraszam, nie. A czy będzie czerwona sukienka? Będzie. Wiesz, czym ona mi się skojarzyła? Z Kowalską. No. I miała taką na Eurowizji dokładnie. To chyba może pecha tylko przynieść. Kasia Kowalska miała życie, ale moja słodka. Ale jak ty będziesz, słuchaj, śpiewała tak zawijając materiał na głowę? Ja tak nie jak będę teledysku. Tego robić. Nie, tak. Słuchaj, daj spokój. To była choreografia. Dorota, no. Ale tak szczerze. Czy ty potrafisz wyrazić siebie w 3-minutowej piosence? Czy to jest w ogóle możliwe? Bo oczywiście. Tam są i emocje, oczywiście. I głos, i miłość. Słuchaj, w takiej piosence nie sposób siebie nie wyrazić. No. Ja uważam, że ta piosenka daje mega szansę na to, żeby siebie wyrazić. I uważam, że to zrobię. Trzymamy kciuki, preselekcję w najbliższą, nie, w kolejną sobotę, 5 marca. Może jeszcze wymyślę, co sobie zapuścić do tego czasu. Dobra. A co śpiewasz Polowi? Synkowi? No. Mamo, mamo, zaśpiewaj mi. On nie lubi, on nigdy tak nie lubi. Moja córka też mówi, mamo, nie pciewaj już, więc nie. Słuchaj, ale to nie jest z tobą ja tak... Ale ty potrafisz śpiewać tak naprawdę, wiesz, bo skoro dzieci nie chcą, żebyś mi śpiewała do snu... Bo ja głośno śpiewam, wiesz? A tu są duże dzieci. Nie, posłuchajcie, no nie, problem jest taki, że ja po prostu śpię... Mój mąż zawsze mówi, Boże, ty się nie zdajesz sprawy z siły swojego głosu. I rzeczywiście już bywały skargi sąsiadów, jak tam ale na śpiew, ustalmy, na twój zbyt głośny czy śpiew. Czy na krzyk, tak, nie, na męża. To ty powiedziałeś? Nie, to mój mąż na mnie krzyczy, jeśli już w domu. What is his name, your husband name? My husband name is Paul. Paul, don't shout, don't be so rude. For her. For her, because she is going to Eurovision Festival. On wie to. Wie. I liczy na to, że dzięki popularności, jaką tam zdobędę, kupię mu rower, więc... Aha, ze Stanów, bez pieniędzy, nie było lepszych kandydatów. Będę wysyłał SMS-y, on jest najlepszym, on jest the best kandydatem, naprawdę. Moi drodzy, prosicie w listach o to, by Dorota Osińska zaśpiewała piosenkę Celine Dion. O, wiesz co, ty My Heart Will Go On. Ty jesteś po prostu... I przez zupełny przypadek. Nie przyjdę więcej w gości. Moi drodzy, Celine Dion wysłała nam podkład muzyczny do piosenki. Poprosimy o podkład, jesteś, uwaga. Jesteś szydercą starym. Uwaga, jesteśmy nad morzem, na tonącym statku i wyobraźcie sobie, że ja stoję tam z Dorotą. Jak się to mówi? Na rufie, tak? A mogę po polsku to zaśpiewać? Ja to po polsku zaśpiewam. Dobra, i uwaga, sam refren. To Celine napisała też po polsku? Ja, nie, ja to... A, dobra, uwaga. Dawaj. Proszę państwa, jesteśmy na tym. Ja jestem nieprzygotowana. Mariuszu, my mormorando robimy, dobra. Skoro będzie po polsku. Trzy, dawaj. Cztery. Tak wiem, rozpłynie się sen, coś tam. Once more, you opened the door.
Przepraszam, czy jest na sali lekarz? Lekarza poprosimy. Mój mąż nie jest lekarzem, ale go tu nie ma też. Moi drodzy, Eurowizję. Dorota Osińska. Brawo! Słuchaj, jak przegrasz, to i tak wygrasz, bo byłaś u nas. Co, ja na pewno przegram, ale się w ogóle tym nie martwię. Optymistka, optymistka. Tak. Wielkie dzięki. Dziękuję. Czwórka. Polskie Radio.